Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj dr Jakub Gajda, fundacja imienia Kazimierza Płaskiego. Dzień dobry panie doktorze, bardzo miło. Dzień dobry, panie redaktorze, mnie również bardzo miło. W Iranie protesty. Protesty, które rozpoczęły się właściwie 16 września po śmierci 22 latki, która została zatrzymana przez, no moglibyśmy powiedzieć, tak zwaną policję do spraw moralności za niedostateczne zakrycie głowy. Przez ostatnie dni właściwie obserwujemy na kanałach social media również i w internecie te protesty w Iranie o tym też e, informacja o tym, jak władze odcinają dostęp do internetu. Panie doktorze, no właśnie, czy te protesty. Dzisiaj są bardzo problematyczne dla władzy? No, skoro y, odcinają dostęp do internetu y, mieszkańcom Iranu, władze, tak, No to świadczy jednoznacznie, że na pewno jest to duże zagrożenie i postrzegane jest to jako duży problem y, przez władze. Y, nie wiemy tak naprawdę, co dzieje się w Iranie w sensie, nie znamy danych na temat wielkości, skali tej, tych, tych protestów czy tych zamieszek. Natomiast no, z tego, co udaje mi się ustalić, to są bardzo duże protesty skala jest ogromna. Niektórzy twierdzą wręcz, że są to największe protesty, do jakich doszło w Iranie od proklamowania Islamskiej Republiki. Największe protesty od proklamowania, ale właściwie o co właściwie? Jakie są hasła, jakie sztandary znoszą ci, którzy wychodzą na no, Początkowo charakter tych zamieszek, tych protestów, był taki czysto związany z samą sytuacją śmierci tej 22-letniej dziewczyny. No, tutaj przyczyny śmierci też jakby są dane na ten temat sprzeczne, bo władze twierdzą, że ona zmarła. Dostała jakiegoś ataku serca czy czegoś takiego. Natomiast no, Irańczycy, którzy no, znają też brutalność policji obyczajowej i irańskich służb, od razu posądzili służby o to, że została pobita dotkliwie no i zmarła w wyniku obrażeń. Początek tych protestów właściwie wiązał się głównie z tym, że wylała się taka typowa dla Irańczyków wściekłość związana z takim opresyjnym, i brutalnym traktowaniem ludzi przez służby, przez tamtejsze służby bezpieczeństwa. Natomiast no, trafił, trafił ten protest na dość podatny grunt, na taki czas, w którym niepokoje społeczne właściwie na całym świecie, bo my to odczuwamy globalnie w tej chwili, są duże. Iran również politycznie w tej chwili stoi w takim miejscu, że prawdopodobnie tej umowy nuklearnej już nie będzie, bo tutaj bardzo mocno się ten kurs kolizyjny zaostrzył pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Z drugiej strony, wsparcie w taki prawie już powiedzielibyśmy, Oficjalny sposób deklarowany przez władze dla, dla Rosji ten samolot, który przybył prawdopodobnie z irańskimi dronami do Rosji, też był takim ciekawym zbiegiem okoliczności tutaj, bo miało to miejsce tuż właściwie przed wybuchem protestów. Prawda? I jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że no wszyscy w tej chwili na świecie jesteśmy karmieni wizją. Globalnego kryzysu, Irańczycy również mają tego świadomość, no to jest to bardzo dobry czas, żeby coś próbować zmienić. Wielu ludzi, szczególnie tych młodych, jest w tym momencie w Iranie, myślę, że dość mocno zdesperowanych i zdeterminowanych do tego, żeby po prostu z władzami walczyć, z władzami, które. Wielu Irańczykom, nie mówię tutaj większości czy mniejszości, bo trudno jest to też jednoznacznie ocenić, się po prostu nie podobają, nie korespondują jakby z ich systemem wartości. Są zupełnie na biegunie od, od tego, czego oczekuje ta irańska młoda klasa średnia w tej chwili. No i stąd protesty nabrały takiego efektu kuli śniegowej i zaczęły bardzo szybko się rozwijać. Czy ten protest ma właśnie jakąś twarz, czy jakaś partia polityczna, jakieś ugrupowania, ludzie z ambicjami chcieliby się podpiąć pod te, nazwijmy, hasła Irańczyków? No i tutaj jest właśnie ta sprawa zasadnicza. Ten protest nie ma lidera. W tej chwili, i to nie jest tylko moja opinia, ale przede wszystkim opinia ludzi, którzy w Iranie są, w Iranie mieszkają i, i, i przebywają tam, niezależnie od tego, jakiej strony, jakby tej, z jaką stroną tej sceny politycznej sympatyzują, czy też w ogóle sympatyzują. No, wszyscy twierdzą, że ten protest nie ma liderów. No i ja też takich rzeczywiście nie zauważam. Oczywiście, tutaj próbują się pod ten protest w jakiś sposób, w charakterze może nawet nie liderów, bo, bo to są osoby, które też mają tego świadomość, że nie są liderami. Podpiąć takie, takie nazwiska jak Reza Pahlavi, tak, który mógłby być następcą tronu, jeżeli byśmy przywrócili monarchię, monarchię w Iranie. Jest także pani. Mariam Rajavi, która no z ściąganiem tutaj chustek i, i, i hidżabów nie ma nic wspólnego, bo sama przewodzi Mojahedine Halki i sama występuje cały czas z zasłoniętymi włosami, ale również zachęca szczególnie tutaj środowisko studenckie do protestów. No jest całe środowisko związane z Irańczykami będącymi na emigracji, takimi liberalnymi, związanymi ze Stanami Zjednoczonymi, z mediami takimi jak Radio Farda, jak telewizja Manoto, no i no są, są takie osoby, ale one myślę, że nie będą nigdy brane pod uwagę przez Irańczyków na poważnie jako liderzy, bo przede wszystkim, co jest istotne, nie ma ich w tej chwili w Iranie i też już to są osoby z tego pokolenia powiedzmy starszego, za nimi Młodzi nie pójdą. Młodzi natomiast nie mają lidera. No i to jest problem moim zdaniem dla protestujących, a dla władz w ewentualnym stłumieniu tego protestu jest to bardzo duże ułatwienie. A czy ten liberalizm właściwie nie znajduje swojego miejsca w umysłach Irańczyków? No, w, w tych umysłach, w umysłach Irańczyków młodych oczywiście ten liberalizm jest. Natomiast mają też świadomość tego, kim była każda z tych postaci, o których ja tutaj przed chwilą wspomniałem. I no, te postacie też nie do końca, myślę, że pasują do światopoglądu, który wyznają Irańczycy w samym Iranie, bo ci Irańczycy, którzy mieszkają w Iranie, którzy pozostali tam. Pomimo tego, że system jest dla nich opresyjny, czy też Irańczycy, którzy po prostu nie mogą z Iranu wyjechać, a jednak w jakiś sposób sprzeciwiają się systemowi, oni uważają, że no, ta, ta ewentualna rewolucja musi urodzić się w samym Iranie. No, a w samym Iranie m, takich postaci m, charyzmatycznych no, próżno wyglądać, bo ich po prostu w tej chwili chyba nie ma. Doktor Jakub Gajda na temat sytuacji w Iranie. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za spotkanie. Dziękuję bardzo, do widzenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.